Po wkroczeniu do Warszawy wojsk sowieckich, czerwonej armii i błyskawicznym niejako zajęciu całego terenu tzw. generalnej gubernii, powołano dla terenu Warszawy i sąsiadujących terenów komendanta wojennego, komendanta placu, który niejako reprezentował dla tego terenu armię oraz na okres przejściowy władzę cywilno-administracyjną. Nazwisko jego w politycznych sferach naszego podziemia stało się w krótkim czasie bardzo popularne. Rezydował w Milanówku. Jest rzeczą zrozumiałą, że interesowały go przede wszystkim utrzymujące się jeszcze w stanie pogotowia siły wojskowe Armii Krajowej i innych podobnych aktywów bojowych oraz organizacje polityczne obozu londyńskiego, partie i stronnictwa, ich siła oddziaływania, nastawienie do władzy sowieckiej i do PKWN i temu podobne. Przypuszczam, że głównym jego zadaniem było oczywiście nawiązanie kontaktów, czy wykrycie tych buszujących w terenie ośrodków wojskowych i politycznych i ich likwidacja. Opublikowano wezwanie do ujawnienia konspiracyjnych grup społeczno-politycznych, a przede wszystkim wojskowych i zdawania broni. Jednak wezwania takie były mało skuteczne. Panu komendantowi zależało oczywiście na nawiązaniu kontaktu z czołowymi działaczami. Rozgłaszał, że w Milanówku działa polityczny Mały Londyn. Mały Łondon. Po usilnych zabiegach, przy pomocy konfidentów i funkcjonariuszy wywiadu, kontakt ostatecznie nawiązał i to nie z byle kim, bo z szefem delegatury Jankowskim, a przypuszczam, że za jego już pośrednictwem z komendantem AK Okulickim. Później, w końcu 1945 roku, spotykałem się z popularnym na terenie Poznania człowiekiem o nazwisku Ruk Mazurek, pułkownikiem formacji PAL Polskiej Armii Ludowej. Przy naszych spotkaniach zwierzał się, że niesłusznie jego właśnie pomawia się o wytropienie delegata rządu Jankowskiego i przekazanie uchwyconego tropu władzom wojskowym Czerwonej Armii. Komendant wojskowy zaproponował Jankowskiemu spotkanie z przedstawicielami poszczególnych partii politycznych. Sprawa została przeniesiona na posiedzenie Komisji Głównej Rady Jedności Narodowej. Wyłoniły się poważne różnice zdań. Przedstawiciele PPS-WRN. Zajmowali stanowisko wyraźnie opozycyjne. Byli przeciwni spotkaniu. A przedstawiciele stronnictwa ludowego wyrażali poglądy odmienne. Bezwzględnie należy kontakt nawiązać i przeprowadzać rozmowy. Ludowcy podobno już od szeregu dni rozmawiali z jakimś kapitanem, który rzekomo był wysłannikiem marszałka Żukowa. Przedstawiciel ten sugerował, że kontaktowanie się z obecnym lubelskim komitetem nie jest skazane, bo jego dni są policzone. Komitet ten zostanie rozwiązany, a w jego miejsce zostanie utworzony nowy rząd. Takie i inne pogłoski docierały właśnie do ludowców. Cel tych rozmów właściwie nie był sprecyzowany. Informacje mojego przyjaciela Czarnowskiego. Były w każdym razie niejasne. Mówiło się także o zajęciu stanowiska w sprawie przyszłego rządu, który miał być sformowany według uchwał konferencji jałtańskiej. Konkretnie jednak, mówiło się, że to marszałek Żukow, dowódca naszego odcinka frontu, jest zainteresowany w odbyciu rozmowy z przedstawicielami politycznego podziemia związanego z rządem polskim w Londynie. Ponieważ między przedstawicielami poszczególnych partii naszych i stronnic w ramach Rady Jedności Narodowej nie było jednomyślności, skontaktowano się drogą radiową z premierem czy też z kimś miarodajnym. Odpowiedź, jaka nadeszła, była pomyślna dla ludowców i to ostatecznie sprawę rozstrzygnęło. Delegowanie przedstawicieli Zjednoczenia Demokratycznego na rozmowy z władzą sowiecką. Wszystko to zreferował nam Czarnowski na specjalnie w tym celu zwołanym posiedzeniu zarządu głównego naszej partii Zjednoczenia Demokratycznego. Między innymi oświadczył, że najpierw odbędzie się wstępna konferencja, w której z naszej polskiej strony wezmą udział trzy osoby: to jest delegat rządu Jankowski, przewodniczący Rady Jedności Narodowej Puszak oraz komendant AK Okulicki. Mieli oni omówić sprawy organizacyjne oraz porządek obrad konferencji plenarnej. Było zalecenie, by wszyscy uczestnicy wystąpili w stroju co najmniej wizytowym. Wyznaczono dokładne daty i miejsca spotkania będę się starałby w trakcie pisania daty te ustalić. W każdym razie był to chyba kwiecień i do Wielkanocy było już niedaleko, może ze dwa tygodnie. Zamierzałem na Wielkanoc wyjechać do rodziny do Poznania. W tym celu przygotowałem drobne podarunki świąteczne, m.in. trochę wędliny, kawałek boczku czy innej wędzonki. W Warszawie o te rzeczy było łatwiej. Dlatego było dla mnie dużym zaskoczeniem, kiedy omawiając kandydatów do udziału w tej konferencji, Czarnowski zaproponował poza sobą, jako członek Rady Jedności Narodowej, został kandydatem niejako z urzędu, także i mnie. W związku z zamiarem wyjazdu na święta do rodziny, propozycja ta była mi bardzo nie na rękę. Czarnowski i ja byliśmy przecież z tej samej grupy społeczno-politycznej, i dlatego proponowałem, by na drugiego przedstawiciela wyznaczył kogoś, na przykład z Polski niepodległej, która wraz z nami tworzyła Zjednoczenie Demokratyczne. Moje tłumaczenia jednak nic nie pomogły. Zresztą domyśliłem się, że to już poza moimi plecami zostało uzgodnione przez Czarnowskiego, kapitaniaka i Długosza. No i uległem. Czarnowski zaczął mi kadzić, że spośród członków zarządu mam najwięcej doświadczenia i obycia w tego rodzaju sprawach. Później dowiedziałem się, że wyżej wymienieni koledzy, a szczególnie czarnowski i kapitaniak, po prostu się obawiali, że gdyby oni obydwaj przez jakiś czas byli nieobecni, to zachodziłaby obawa, że jako urzędujący prezes Zjednoczenia Demokratycznego mogłem nawiązać sam kontakt z Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego, czyli z PKWN, lub ze związanym z tym komitetem stronnictwem demokratycznym. I kto wie, do czego mogłoby to doprowadzić. Przyznaję, że myśli o rozpoczęciu rozmów krążyły mi po głowie, ale nielojalność, zwłaszcza w stosunkach koleżeńsko-politycznych czy społecznych, nie leżała i nie leży w mojej naturze. Sądzę, że do sprawy tej wrócę jeszcze w czasie spisywania moich wspomnień. Niemniej, już w tym miejscu pozwolę sobie zaznaczyć, że kierownictwo obozu londyńskiego popełniło błąd przyjmując propozycję rozmów z czynnikami sowieckimi. Gdyby do tego nie było doszło, skład rządu tymczasowego, który się później ukonstytuował, byłby zupełnie inny kto wie, czy nawet nie mielibyśmy przewagi. Na spotkanie Sowietów. W nocy poprzedzającej nasze pójście na konferencję miałem różne niespokojne sny. Nie pamiętam teraz szczegółów, może mi się przypomną, ale śniło mi się coś w rodzaju białych niedźwiedzi. W ówczesnym żargonie białe niedźwiedzie oznaczały wyjazd na Sybir. Cała delegacja zebrała się na przystanku elektrycznej kolejki dojazdowej na stacji Pruszków. Dla bezpieczeństwa przed wyjściem na teren przystanku wstąpiliśmy z czarnowskim do znajdującej się po przeciwległej stronie restauracji. Tak poradziłem Adamowi. Uważałem, że trzeba się trochę posilić, bo nie wiadomo, jak nasi gospodarze nas przyjmą. Poza tym miałem na uwadze względy bezpieczeństwa. Trzeba trochę gdzieś przeczekać i rozejrzeć się w terenie. Było może około godziny dziesiątej. Po przybyciu na miejsce spotkania okazało się, że jesteśmy jednymi z pierwszych. Tak przynajmniej nam się wydawało. Niełatwo nam było rozpoznać się. Zauważyłem na przykład Stypułkowskiego i Urbańskiego. Urbańskiego znałem z posiedzeń Egzekutywy Społecznej Organizacji Samoobrony, Stypułkowskiego z dawniejszych czasów. Czarnowski znał członków Komisji Głównej Rady Jedności Narodowej i w ten sposób powoli poznaliśmy się wszyscy nawzajem. Okazało się, że nie zjawili się Okulicki, Puszak i delegat rządu Jankowski. Już poprzednio Czarnowski informował mnie o pogłoskach, jakoby ci trzej wybitni reprezentanci naszego obozu, którzy, jak to już wspomniałem, mieli odbyć wstępną rozmowę z czynnikami sowieckimi, gdzieś się zawieruszyli i nie wrócili na swoje kwatery. Przypuszczano wówczas, że rozmowy się przedłużyły i kto wie gdzie teraz przebywają. Odrzucano sugestie, że zostali zatrzymani. W ten sposób władze sowieckie ujawniłyby swoje złe zamiary wobec nas wszystkich i wówczas nie miałoby sensu pójść na zwołaną konferencję. Poszlibyśmy dobrowolnie w paszczę lwa. Kiedy rozmawiałem z jednym z ludowców, podszedł do nas ktoś, kto ujawnił się jako pracownik komórki wywiadu, nie pamiętam AK czy delegatury. Przyznał, że do jego obowiązków służbowych należało czuwanie nad bezpieczeństwem Jankowskiego a może Okulickiego. Potwierdzał z całą pewnością, że Jankowski do dzisiaj rana do swego mieszkania nie wrócił. Nie zastał go również w innych lokalach. Wierzę, że także pozostałe osoby z tej trójki jeszcze nie wróciły okolicki i Purzak. Jest przekonany, że wszyscy trzej zostali przymusowo przytrzymani i kto wie, czy nie wywiezieni w inne miejsce. Przestrzegał przed pójściem do wyznaczonego przez nas lokalu. Na podstawie różnych pogłosek przypuszcza, że władze sowieckie zmierzają do ujęcia całego głównego, naczelnego kierownictwa podziemnego, wojskowego i cywilnego. Jest rzeczą zrozumiałą, że takie czy inne pogłoski zaczęliśmy między sobą odpowiednio komentować. Pójść czy rozejść się i wrócić do domu? Odczekać na powrót nieobecnej trójki? Obawiano się, że jeżeli nie pójdziemy, będą nas poszukiwać, wyłapią i pozamykają. Żadnej pewności co do losu trójki nie mamy. Nie idąc narażamy ich właśnie na represję. Osobiście byłem zdania, że należy umknąć. Jednak coraz bardziej przeważała opinia, że skoro nas zaproszono, to nie można nie pójść. Nasi reprezentanci wyrazili przecież przedstawicielom władz sowieckich gotowość udziału we wspólnych rozmowach, nie możemy się cofać. Nie można tej naszej trójki dezawuować. I poszliśmy całą gromadą. Zapanował poważny, ale minorowy nastrój. I chociaż ten czuł, pozwolił sobie na jakiś kawał czy żart, zapanowała determinacja. Jakby przygnębienie. Willa w Pruszkowie. Wkrótce znalazł się w naszym polu widzenia domek. Willa wolno stojąca, odosobniony, nieruchomy, jakby zamknięty. W pewnym momencie zauważyliśmy, że jednak ktoś z domku wyszedł, zaczął machać rękoma, a nawet z pośpiechem zbliżał się w naszym kierunku. Okazało się, gdy się z nami zrównał, że jest to Stemler Domski, sekretarz czy też prowadzący sekretariat delegata rządu. Sądziłem w pierwszej chwili, że biegnie ku nam, by nas ostrzec i namawiać do powrotu, nic podobnego. Wręcz przeciwnie, zarzucał nam, że się spóźniamy, że nas niecierpliwie oczekują wprowadził nas do holu domostwa gdzieśmy dość długo oczekiwali zanim się ktoś zjawił stemler domski uspokajał nas że niedługo właściwe osoby się zjawią a nawet sam się oddalił by dać o nas znać komu trzeba na zapytania co do trójki Jankowskiego, Okulickiego i Purzaka dawał niejasne odpowiedzi. Starał się usprawiedliwiać ich nieobecność i nas uspokoić. Bajał o jakimś protokole dyplomatycznym, w ramach którego wszystko się odbywa, że toczą się rozmowy, które jeszcze się nie zakończyły, ale nic o nich nie mógł powiedzieć, bo nie brał w nich udziału. W każdym razie, przyparty do muru, nie poinformował nas w sposób konkretny, czy i gdzie oni się teraz znajdują. Tej krótkiej obserwacji naszły mnie poważne wątpliwości co do osoby stemer domskiego, biedak nie stanął na wysokości zadania w skomplikowanej sprawie, jaka przypadkowo na niego spadła. Ja i kilku z nas już po pół godzinie zaczynaliśmy mieć poważne wątpliwości co do poważnych i szczerych zamiarów w stosunku do naszej delegacji ze strony czynników sowieckich. Wątpliwości te pogłębiały się w miarę dalszych zaobserwowanych faktów. Stemler albo się bał o własną skórę i nie chciał nam właściwej prawdy lub własnych wątpliwości ujawnić, albo był człowiekiem niezwykle naiwnym, który nie dorósł do wyznaczonego mu przez Jankowskiego stanowiska. Powoli zaczęli zjawiać się przybywający w tym budynku oficerowie sowieccy. Byli bardzo zaspani, robili wrażenie zaskoczonych naszym zjawieniem się. Nie wiedzieli po prostu, co z nami począć. Kazali nam się rozlokować i zaczęli roztelefonowywać się. Puszczono w obieg listę obecności. Starałem się napisać o sobie jak najmniej. Nie pamiętam nawet, czy podałem swoje prawdziwe nazwisko. Miałem wtedy dwa konkretne nazwiska, czy tylko pseudonim. Czas mijał, a my czekamy. Było już dobrze po południu, kiedy zaawizowano przybycie jakiejś osobistości wojskowego. Dobrze już teraz nie pamiętam, ale był to ktoś z jakąś wyższą szarżą, chyba w randze generała. Po krótkim, ogólnym zapoznaniu się, generał zajął miejsce w oddzielnym pomieszczeniu i posługując się spisem obecnych, przeprowadzał z każdym z nas oddzielne rozmowy. Podchodziliśmy do niego jak do księdza w konfesjonale. Oczywiście zaczęło się od krótkiego ustalenia z każdym z nas personaliów, a potem właściwie cała rozmowa streszczała się na pretensjach, jakie nam, to jest kierownictwu Polskiego Podziemia, zarzuca Czerwona Armia. Czyli niewłaściwe odnoszenie się ze strony polskiego społeczeństwa, to znaczy tej części, która jest zgrupowana w polskich organizacjach podziemnych, wojskowych i politycznych oraz niedocenianie krwawego wysiłku armii czerwonej. Generał przywoływał wypadki napaści na czerwonarmiejców, zarzucał, że wyczuwa się nieufność, a nawet wrogość wobec Sowietów. Nie przypominam sobie, by w rozmowie ze mną były poruszane sprawy wewnętrzno-polityczne. Niewiele powiedziałem od siebie, raczej byłem słuchający. Nie dowiedzieliśmy się niczego konkretnego co do celu naszego spotkania, dalszych rozmów i w ogóle dalszego postępowania z nami. Po przesłuchaniu nas, generał zabierał się do odejścia. Niektórzy koledzy, zwłaszcza znający język rosyjski, interpelowali go jeszcze na temat dalszego toku postępowania. Spieszył się bardzo, wyjaśniając, że musi się jeszcze porozumieć z pewnymi władzami. Tak zeszło nam do popołudnia. Limuzynami do Włoch pod Warszawą. Raptem, mogła być gdzieś godzina 17, zajeżdżają przed budynek samochody wojskowe, osobowe. Siadamy i jedziemy. Nie wiadomo dokąd. Siadam razem z Czarnowskim. Jedziemy jedną z ulic Pruszkowa. Duży ruch pieszych, mało kogo interesuje fakt przyjazdu większej grupy samochodów osobowych prowadzonych przez wojskowych sowieckich. W naszym wozie poza kierowcą siedzi obok niego drugi wojskowy. Samochód w pewnej chwili staje. Defekt w motorze. Kierowca i jego towarzysz wysiadają, podnoszą maskę i szukają przyczyny defektu. Mówię do kolegi Czarnowskiego: można spokojnie wyjść. Może nas nie zauważą, a jeżeli nawet, to nie odważą się na siłę zatrzymywać. Na pomoc przechodniów na pewno możemy liczyć. Czarnowski oświadcza, że się nie ruszy, że to nie ma celu. Tłumaczy się jakąś niedyspozycją. Ja jednak jestem innego zdania. Nikt nie oświadczył nam przecież, że jesteśmy aresztowani, czy nawet przetrzymywani. Czarnowski lęka się, strach widać po nim. Ja podnoszę się z zamiarem wyskoczenia z samochodu. Tylko dwa, trzy kroki dzielą mnie od chodnika, po którym dość gęsto spacerują ludzie, ale Czarnowski prosi mnie, by go nie zostawiać samego. Prosi, błaga, może mniej słowami, ile wyrazem twarzy. Czas minął, jedziemy dalej. Okazuje się w końcu, że jedziemy do Włoch. Lądujemy w dość dużym piętrowym budynku niedaleko dworca kolejowego. Ulokowano nas na piętrze w jednym z pokojów. Miałem wrażenie, że było to opuszczone przez jakiegoś Niemca czy Volksdeutscha mieszkanie, dość wystawnie urządzone. W pokoju rozsiedliśmy się jakoś, zapalono światła. W pewnej chwili weszła do pokoju grupa wojskowych, sądząc z mundurów oficerowie. Formalnie robiło to wrażenie, że zostali do nas skierowani, aby nam towarzyszyć. Nie ulegało jednak wątpliwości, że to tylko pozory, że faktycznie są to nasi dozorcy. Przesiedzieliśmy w ten sposób całą noc. Początkowo ze strony niektórych kolegów były próby utrzymywania jakiejś rozmowy towarzyskiej, przy której nasi cerberzy robili dobrą minę do złej gry. Widać było, że się przymuszają. Jednak byli między nimi po niektórzy, którzy jakby nam współczuli. Poznać to można było po wyrazach twarzy. Dawali po sobie poznać, że rola, jaka im przypada w udziale, nie bardzo im odpowiada. Podano nam coś do picia: chyba była to herbata. Ktoś z naszych kolegów dał do zrozumienia, że chcielibyśmy coś zjeść. Od samego rana nie mieliśmy niczego w ustach. Powiedział naszym dozorcom, że poszedłby kupić cokolwiek do zjedzenia. Zebraliśmy między sobą pieniądze, jednak w zakupie wyręczył nas jeden z wojskowych, czy nawet dwóch. Przyniesiono nam chleb i trochę wędliny. Od czasu do czasu wpadał ktoś ze starszyzny i pocieszał, że to już niedługo.